Siema, siema. Teraz ja właśnie nagrywam poradnik, jak zainstalować Fresh Case Clicker na PC. No, Fresh.pl się mnie dopytał w komentarzu pod pierwszym odcinkiem z gry Case Clicker na PC. No i też w sumie obiecałem 5 lajków, no i robię tutorial, no było dosyć szybko. No więc zaczynamy. To się co robimy, wchodzimy na przeglądarkę, wpisujemy sobie wchodzimy na Blues Text, bierzemy przyszło, fajnie, na kolejne opcje, wchodzimy na pierwsze, do tego tam wracamy na teren, klikamy sobie dolną Blues Text, no i normalnie wam się tu pobiera Blues Text. Pokud nie ma żadnego wirusa, jak wam się pobierze. Ja już to mam, więc nie muszę tego pobierać. Instalacja jest bardzo prosta. Ale mogę wam to pokazać. I chyba jeszcze mam tą instalkę. Tak, mam jeszcze. Mam tą instalkę, no i po prostu wchodzimy tu. Tu nam się trochę będzie odwalał. No i ogólnie jak nam się to załaduje, no to bardzo wiele nie robi instalera. Ja zrobię cięcie, jak to się załaduje. No u mnie już jest błąd, bo ja już to mam zainstalowany, no i po prostu już jestem, ale po prostu ten. Jak mamy, czekajcie, zrobię cięcie, albo nie. Mam tu ten pokój tutaj. Tak mam w Gimper Simulator. Wchodzimy po prostu po zainstalowanym w Blues Texta. I nam się zaraz będzie ładowało. Trochę to trwa. Zrobię cięcie, jak się to ładowało. Już jest. Mamy inicjalizację. No i po prostu musimy sobie zrobić profil. To jest bardzo proste. mniej niż 10 sekund. No i po prostu mamy coś w stylu takiego tableta. No i po prostu sobie grać na przykład w Case Clicker, to wchodzimy na sklep Play. I ściągamy sobie Case Clicker. Mamy Case Clicker 2. Ściągamy sobie, jak nam się ściągnie. Po prostu. Tu mamy tutaj Case Clicker. No i jak ja nagrywałem, to możecie sobie normalnie pobrać sobie Case Clickera na headsetcie. No, nie było mi 20 minut nagrywane. No, oglądajcie odcinki z Case Clickera, bo są to jest chyba jedyna seria, którą prowadzę trochę długo. No i ogólnie nie musimy tylko Case Clickera, możemy sobie ściągnąć wszystko, nawet ciekawe się pokrągą. No nie wiem, jak to jest wersja. No, nawet Pokémony sobie mogli poinstalować. Ale w sumie nie wiem, jak mamy te Pokémony łapać. No, to już nie moja sprawa. Nie wiem, kto by chciał łapać Pokémony na kombie, nawet pewnie ktoś się nie wie. No, możemy sobie Unboxa Live'a zagrać. Polecam tę grę. Powiem w demo. No i dobra, to by było w sumie na tyle. Poranek bardzo łatwy, możecie teraz wszyscy zadać jakąś grę z Androida, chcecie na PC-ta. I jeszcze taka trochę mała, chamska reklama. Polecam wam na telefony i właśnie na te kompy. Taką aplikację z Gmail. Ona jest od Ketchup. No to jest oczywiście od Puget Sound, bo to jest teraz hype'owe. I po prostu tutaj kręcimy sobie do wielkiego spinera, zarabiamy sobie pieniążki, kupujemy upgrade'y, nowe spinery, dostajemy całe jakieś tam level. Ja wam mogę powiedzieć, ja już ten fidget spinner miałem.
Ten też. No to nie wiem. No dobra. To jest moje konto. Ja bardzo polecam. No i w sumie to by było na tyle. Taki 5-minutowy odcinek. Każdy zależy o co chodzi. No więc trzymajcie się, no i miłego grania. Yo!